Maria Honka, witam w programie Druga Kawa. Festiwal Książki zbliża się wielkimi krokami. My dzisiaj gościmy pana Mirosława Szewczyka, prezesa drukarni Opolgraf, jednego z organizatorów festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Skąd się wziął pomysł w ogóle na organizację festiwalu, bo to, przypomnijmy, pierwszy taki festiwal w Opolu? Skąd się wziął pomysł? My jesteśmy jakby firmą, która uczestniczy w różnego rodzaju wydarzeniach związanych z książką, również targową, i tak jeżdżąc po świecie i po Polsce w różnych tego typu miejscach, gdzie takie święto książki jest, istnieje, no, pomyśleliśmy, ale dlaczego by nie w Opolu, tak? Równie dobrze taką fajną imprezę wokół książki można by było zorganizować z Opolu, a zważywszy, że jesteśmy jakby z środka tej branży, było nam trochę łatwiej jakby przygotować start do takiej imprezy. Także mamy nadzieję, że impreza będzie podobna, jeżeli może być w Gdańsku, może być w Warszawie, może być w Krakowie, są również imprezy we Wrocławiu, no to Opole też zasługuje na taką imprezę. Przeglądając program festiwalu, o którym za chwilę też powiemy, zauważyłam, że dużo miejsca poświęcacie państwo na muzykę. Jak ten pomysł się zrodził, żeby wpleść w tę książkę, w czytelnictwo również i muzykę? No, przede wszystkim chcieliśmy się jakoś wyróżnić spośród innych tego typu czy podobnych spotkań związanych z książką, a no, dlatego, że jesteśmy z Opola i z Opolem kojarzy się jednak muzyka. Chcieliśmy połączyć jakby te dwa żywioły. Myślę, że one się też wzajemnie uzupełniają, że ludzie, którzy są związani z kulturą, a przecież i muzyka, i literatura to kultura, więc myślę, że można bardzo, bardzo ładnie połączyć. One się inspirują wzajemnie, czasami książki inspirują się muzyką, muzyka inspiruje się literaturą, także chcemy połączyć te dwa żywioły ze sobą. Czyli to będzie też moc koncertów podczas całego programu. Tak byśmy chcieli, dlatego nazywaliśmy to festiwal, nie dlatego, że tylko, że będzie bardzo dużo wydarzeń, natomiast będzie też ta część muzyczna, która będzie ważna i istotna, na to, żebyśmy się trochę bawili wokół tej książki, tak? Że to nie są typowe targi książki, w której przychodzimy i oglądamy, jakie książki możemy sobie kupić, natomiast bardzo jest dużo imprez towarzyszących. Trochę to nazywam takim festynem książkowym, bo chcielibyśmy popularyzować w szerokim tym zakresie czytelnictwo i również dołożyliśmy do tego koncerty. Będzie koncert właśnie w piątek 17 w Filharmonii Opolskiej, które będzie wieńczył jakby pierwszy dzień festiwalu, gdzie cały program będzie jakby połączony, właśnie inspirowany literaturą, a następny dzień będzie już taki duży koncert plenerowy, już z muzyką bardziej, bym powiedział, współczesną, jeżeli chodzi o gatunki. A poza koncertami, co jeszcze w programie państwo przygotowaliście? Dodam jeszcze a propos tego koncertu, kto będzie gościem tego koncertu sobotniego, to będzie Fisze Mabel, no, bardzo znane postacie, i nowa gwiazda polskiej muzyki, Julia Marcel. Śpiewają po polsku teksty bardzo interesujące, dlatego też to połączyliśmy. Wydawało nam się, że to będzie idealnie pasowało do tego, że... Właśnie, bo to są twórcy, teksty, którzy na tekst kładą duży nacisk. Bardzo duży nacisk kładą na tekst, i teksty są literackie bardzo. I myślę, że to będzie ta publiczność, która ma coś związanego z książką, lubi książki, lubi słowo, też spodobają mi się te koncerty. Zresztą Fisz wpisuje się idealnie, ponieważ teksty swoich piosenek wydał w ramach Tomika, wierszy. Zatem przejdźmy do tego programu, który poza koncertami jeszcze będzie się odbywał. Wydarzeń jest mnóstwo. Oczywiście głównym elementem są jakby targi książki, gdzie jest około 40 różnych wystawców z całej Polski. Największe wydawnictwa polskie zaprosiliśmy i chętnie przyjadą do Opola, zaprezentują swoje książki. Oprócz tego jest bardzo długa lista pisarzy i twórców, którzy przyjadą i będą chcieli się spotkać z opolską publicznością, porozmawiać, podpisać książki.
Lista jest tak długa, że muszę się podeprzeć, że tak powiem, swoją pomocą. Na pewno będzie królowa polskiego kryminału Katarzyna Bonda, która jeszcze nie była nigdy w Opolu na spotkaniu. Mariusz Szczygieł, którego znamy właśnie z reportaży, bardzo znana postać. Szymon Hołownia będzie gościł w Opolu, pan Janusz Wiśniewski, Remigiusz Mróz, Krzysztof Warga, Monika Kuszyńska, Tymon Tymański nas odwiedzi właśnie a propos też również swojej książki, którą wydał, Andrzej Filipiuk, Tomasz Lipiński, Janina Ochojska przyjedzie do Opola właśnie też promując swoją książkę, którą wydała, Michał Rusinek, Krystyna Czubówna przyjedzie do nas, będzie czytała nam książki dla dzieci swoim aksamitnym głosem. Jakub Żulczyk, także bardzo, bardzo dużo będzie tych rzeczy. Oczywiście trzeba będzie wybierać, bo będzie się działo równocześnie dużo rzeczy w różnych miejscach. Będą też plenerowe sceny, tak, będzie pod w jednym daszkiem. Czasie będą się działy część Filharmonii Opolskiej, bo tam będą główna część targów, ale oczywiście współorganizujemy to również z instytucjami publicznymi, które są w Opolu, które jakby na nasze hasło bardzo pozytywnie odpowiedziały. Bo będą się również działy w Bibliotece Miejskiej, w Bibliotece Wojewódzkiej. Scena plenerowa będzie właśnie na Placu Wolności. Będziemy mieć też scenę Filharmonii, w której będą spotkania, także równocześnie będzie się działo, nie wiem, 5 nawet spotkań. Także trzeba, należy czytać jakby program, żeby sobie wybierać jakby te rzeczy, które się pasują. Targi książki to nie tylko spotkania, to także książka, którą będzie można zakupić po okazyjnej cenie i to też trzeba podkreślić. Tak, to jest bardzo istotne, dlatego że zawsze w czasie targu książki w różnych miejscach wystawcy proponują specjalne upusty cenowe, czasami książki można kupić nowości, nie mówimy o książkach, które już są długo na rynku, ale czasami nowości z dużymi upustami, nawet do 25%, także to też jest miejsce, w którym książki będzie można kupić. Czy to jest taki sposób na to, żeby pokazać, że trzeba czytać więcej, że wciąż czytamy za mało, a nawet można pokusić się o stwierdzenie, że coraz mniej? No to jest niestety problem, który jakby coraz bardziej jakby widzimy. Współczesne media troszeczkę odciągają ludzi od literatury i od głębszej jakby wiedzy, informacji, która w książkach jest zawarta. I te poziomy są systematycznie jakby spadają, szczególnie jakby wśród młodych ludzi są dosyć niskie te wskaźniki. Dlatego jakby wychodzimy naprzeciw, chcielibyśmy popularyzować, że książka nie jest nudna, tylko książka jest fascynująca, że te historie, które są tam opisane, są wspaniałe, można się zanurzyć w tej literaturze, tylko trzeba dać szansę tej książce, a pokażemy różną formułę, tak? Bo książki to jest biografia, to jest książka poetycka, to jest powieść, to jest non-fiction, czyli reportaże, bardzo różna przestrzeń, biografie, piłkarzy, muzyków, także każdego, co interesuje w książce może znaleźć, a książka to jest jednak miejsce jakiegoś tam, nie wiem, intymnego spotkania i spokoju, chwilę w tym rozgardiaszu życia codziennego. Zatem jak przekonać młodych, żeby sięgali po książki te poza obowiązkowymi lekturami, poza książkami, które muszą studenci przyswoić na studiach? Jak zrobić taki image tej książki? Właśnie o tym porozmawiamy. Jak tą książkę wypromować? W jaki sposób, żeby młody zwrócił na nią uwagę? No właśnie, dlatego staramy się to robić takiej konwencji, o której tutaj rozmawiamy. Chcielibyśmy jakby wyjść troszeczkę z bibliotek i księgarni, trochę właśnie do ludzi, pokazać, że książka zaczyna się już w dzieciństwie i tak naprawdę najważniejszy sposób to jest przyciągnięcie dzieci do tego, żeby poczuły, że tak powiem, że książka to jest coś fajnego i ona oczywiście się przekształca i coraz jest bardziej trudniejsza i nowe tematy przyciąga, ale ten główny moment to już jest wczesne dzieciństwo, także na spotkaniach będzie też dużo wydawców, którzy książkami dziecięcymi się zajmują. One są świetne i będzie dużo zabaw związanych właśnie z książkami, czytaniem wspólnych książek, rodziców, aktorzy będą czytali książki. I jeżeli ten bakcyl się już taki załapie w dzieciństwie, to myślę, że on idzie. A po drugie, to jest też kwestia wzorców, tak? To znaczy, no, jeżeli rodzice nie czytają, głównym jakby punktem czytania jest internet i główne wiadomości, no to trudno się spodziewać, żeby dzieci czytały, czy młodzież. Także to musi być jakby, no, wspólne działanie.
Dziękuję za rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę. To był program Druga Kawa. Moim gościem był pan Mirosław Szewczyk, prezes zarządu drukarni Opolgraf, jeden z organizatorów Festiwalu Książki, a my polecamy uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach w ramach Festiwalu Książki 2016 w Opolu. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję.